Cześć, nazywam się Jacek Stachurski, jestem polskim szansonistą estradowym, dość popularnym i zapraszam na program Wideo Gadła. Oto pytania, które otrzymałem od Was drogą internetową. Z przyjemnością na nie odpowiem. Pierwsze pytanie zadała mi Weronika Marczuk. O, Weronika Marczuk, o, ciekawe. Witaj Jacku, zapytam Cię jako prawnik w zasadzie o to, czy Twoje studia prawnicze były z zamiłowania, czy tylko po to, by mieć konkretny zawód? W którym momencie zdecydowałeś się porzucić ten nudny kierunek na rzecz występów na scenie? Czy miałeś poparcie bliskich w tej decyzji? Pozdrawiam, życzę dalszych sukcesów. Weroniko, ja Tobie także życzę, też bardzo Cię pozdrawiam. Na studia prawnicze poszedłem z kolegą, żeby mu towarzyszyć podczas egzaminu. Ja nie zdałem egzaminu wcześniej na studia organizacji produkcji telewizyjno-filmowej. No i po prostu tak z przyjacielskiej przysługi i towarzystwa poszedłem na egzamin. Ja zdałem, on okazało się nie zdał. Więc studiowałem chociażby dlatego, że raz, że interesowałem się prawem, szczególnie autorskim i kolegium do spraw wykroczeń, prawem wykroczeń. A poza tym no też jakby unikałem powołania do służby wojskowej, bo i tak już miałem trochę na bakier z WKU, więc to był jakiś sposób na to, żeby rok przebiedować. Niestety, znaczy dla mnie niestety pojawiły się możliwości zrobienia kariery artystycznej, więc wybrałem karierę artystyczną, a studia prawnicze zarzuciłem. Teraz troszeczkę mnie ciągnie, żeby je spróbować odnowić, zobaczymy co się wydarzy. Poparcie do moich działań artystycznych zawsze miałem, natomiast to nie był entuzjazm. Po prostu jakoś wtedy w świadomości i mojej mamy, i mojego ojca raczej tkwiło przeświadczenie, że osoba bez znajomości z prowincji raczej nie uda się jej odnieść sukcesu. No ja na przekór właśnie takim opiniom starałem się udowodnić, że coś z tego będzie. Trwało to dosyć długo, ale jednak się udało. Drugie pytanie. Nie wiem, co kryje w sobie pana nowa płyta. Coś nowego czy dobre covery? Pozdrawiam i do zobaczenia na koncercie. Pan Tolew. Nie ma co ukrywać, że ostatnio bardzo ciągnie mnie do piosenek z przeszłości Polski. Te, które towarzyszyły mi w życiu, te, które mają dla mnie znaczenie osobiste, które znalazły uznanie w moim sercu i które kiedyś ja śpiewałem moi przyjaciele, moi znajomi podczas właściwie każdej naszej wspólnej chwili. I chciałbym, żeby tak było do tej pory. Z poprzednią płytą się udało. Piosenka Jedwab naprawdę była sporym przebojem i jakby na nowo odżyła popularność i zespołu Róże Europy i tej piosenki. Było też kilka innych fajnych i na tej płycie jest dokładnie to samo. Skóra zespołu IRL, czy Kocham Cię Kochanie moje zespołu Manam, Tilt na Bruku, Vox, Zabiorę Cię Magdalenu i wiele, wiele innych naprawdę pięknych melodii, przy których cała Polska się bawiła i cieszyła życiem. Teraz mam nadzieję powtórzy sukces i znowu pojawi się w wielu domach te piękne melodie. No i do zobaczenia na koncertach, gdzie brand Wspaniałe Polskie Przeboje Jacek Stachurski na pewno się pojawi. Asia i Roman pytają mnie, czy przyjąłbyś zaproszenie wystąpienia na naszym ślubie? Ile kosztuje taki luksus? Takie propozycje się pojawiają. Ja zazwyczaj nie uczestniczę na tym etapie w rozmowach, ale staram się przekazać taką myśl, że to jest święto nie moje, ale wasze. Moje pojawienie się na takiej uroczystości zakłóciłoby tą, wydaje mi się, moment i harmonię. Trudno mi występować dla osób w takiej sytuacji, nie będąc z nim związany emocjonalnie. Więc podejrzewam, że wchodziłby przede wszystkim czynnik finansowy. A ten czynnik finansowy raczej powinien być podyktowany przez osoby, które byłyby zainteresowane takim faktem. Do tej pory było kilka propozycji i nigdy z nich nie skorzystałem, więc podejrzewam, że musiałbym wam sprawić zawód, a nie byłoby to przyjemne z mojej strony. W związku z tym raczej pozostawiamy takie rozmowy i propozycje w sferze domniemań i marzeń.
Masz kompleksy w związku ze swoim wzrostem? Ja mam 1,64 m i mnie to nie rusza. Polański, Stalin też byli mali, a wielcy. Powodzenia, dodałbym tu Bruce Lee, Prince i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie miałem z tym kompleksu. Nie przypominam sobie jakiegoś takiego okresu w moim życiu, gdzie narzekałbym na to, że jestem niski. Nie jestem bardzo niski i też oczywiście nie jestem wysokim. Wydaje mi się, że mieszczę się w takiej średniej krajowej, choć chciałbym być wyższy. Ale nie generuje to we mnie żadnych działań czy prób spowodowania, a wiem, że tak, że można to zrobić, żeby zmienić swój wzrost. Już się do niego przyzwyczaiłem i zresztą tak w telewizji okazuje się podobno. Jestem tak dobrze kadrowany, że wszyscy myślą, że jestem wyższy, w związku z tym nikt mnie nie poznaje na ulicy, w związku z tym, że twarz mam nie do poznania, a wzrost nie wskazuje, żeby to był Stachurski. Dlaczego tak mało jest ciebie w radiu? O co chodzi? RR. Roman Rogowiecki? Radio to jest bardzo skomplikowana sprawa. Na pewno nie zależy to ode mnie. To zależy po prostu od ludzi, którzy kreują rynek muzyczny, medialny w stacjach radiowych. Kreują tendencje, na jakiej podstawie to robią i jakimi kryteriami się kierują, to już jest po prostu tajemnica Poliszynela. Są takie okresy, w których Jacek Stachurski jest prezentowany bardzo często w radiu i to we wszystkich stacjach, a są takie piosenki, które mimo naszych oczekiwań okazują kompletnie stacje radiowe nie są nimi zainteresowane. Bardzo często się zdarza, że na początku stacje radiowe nie są zainteresowane, a później z biegiem czasu z powodu jakichś czynników zaczynają pewną piosenkę grać w momencie, kiedy my o niej już zapominamy. Tak było z piosenką Typ Niepokorny, tak było troszeczkę z Jedwabiem. Są pewne stacje radiowe, które zawsze towarzyszą mi w karierze. To jest Radio Wawa, Radio SK. Bardzo często prezentuje mnie Radio Z i RMF, aczkolwiek dość wcześnie rano, nie wiem dlaczego. No ale ogólnie nie jest tak źle, chociaż każdy artysta, przynajmniej ja, chciałbym, żeby było lepiej. Rynek wszystko weryfikuje i muzyka obroni się sama, prędzej czy później zawsze natrafi na dobre podłoże w stacjach radiowych. Kiedy zaczynasz trasę koncertową? Przyjdź do Sochaczewa, bo tu masz coraz większą grupę fanów Anetka Sochaczew. Anetko moja ukochana, ostatnią trasę koncertową, taką z prawdziwego zdarzenia, zagrałem w 2002 roku. Później były koncerty, ale to nie była zorganizowana trasa koncertowa. To są raczej odpowiedź na zaproszenia z różnych miejsc, by przyjeżdżać. I to są najczęściej występy plenerowe, publiczne, z wolnym wstępem. Rynek koncertowy w Polsce dla muzyki masowej niestety ale uległ pogorszeniu. W związku z tym, że bardzo dużo imprez masowych jest dostępnych bezpłatnie, poziom koncertów polskich wykonawców właśnie podczas tego typu imprez i wydarzeń diametralnie się obniżył. Teraz, żeby zorganizować trasę koncertową, należałoby odnieść nieprawdopodobny sukces wydawniczy i muzyczny. Na razie póki co nie dostrzegam żadnego artysty, który by mógł tego dokonać i ja niestety także jestem w gronie artystów, którzy bardzo by chcieli, ale jeszcze póki co nie mogą. Więc oczywiście koncerty moje będą gdzieś odbywać się w przyszłym roku w całym kraju, ale nie będzie to trasa koncertowa. I nawet nie będę udawał, żeby przekazać, że jest to, mimo że będzie tych koncertów kilkanaście czy kilkadziesiąt. To będą po prostu występy estradowe w miejscach, do których mnie zaproszą organizatorzy. Co zrobić, żeby mieć taką chrypkę? Jakiś przepis, specjalna mikstura na gardło, czy od małego pan tak chrypi? Nie, od kolan. Też tak chcę, Violetta. Violetta, cóż no. Jest taki jeden trunek, absynt, który spowoduje, że bardzo szybko będziesz miała chrypkę, jeżeli byś ją chciała, ale ogólnie to jest dar od Boga. Dar od opatrzności boskiej. Tego po prostu nie da się wyćwiczyć.
nie ma żadnych sposobów kompletnie i nie polecam, żeby próbować sobie zedrzeć gardło po to, żeby mieć chrypkę. Lepiej mieć dobry, fajny, dźwięczący głos. A chrypka, jeżeli będzie komuś dana, to prędzej czy później przyjdzie, bo ja nie od razu śpiewałem chrypką. Do tego przekonał mnie pan John Bon Jovi. To za jego przykładem spróbowałem i okazuje się, że ten głos zwyciężył i to jest mój zresztą jeden z poważnych atutów. Super sprawa z paną filozofią. Czy wciąż pan podtrzymuje deklarację o żywieniu energią słoneczną? Na czym to polega i jak długo można żywić się w taki sposób? Ja się piszę, Kosmo. No to już jest. Energia słoneczna jest najważniejszą energią, jaka jest potrzebna człowiekowi do życia. Oczywiście większość ludzi o tym nie wie. Ludzie nie potrafią asymilować energii słonecznej i przekształcać ją na energię potrzebną do życia. W związku z tym żywią się produktami naturalnymi, materialnymi, aby uzupełnić tę energię. Znam kilka osób, którzy są na lepszym, na większym, na poważniejszym etapie rozwoju i potrafią to zrobić. I tym się zainteresowałem. Nigdy nie powiedziałem w żadnym wywiadzie, że ja także żywię się energią. To był po prostu już nadinterpretacja dziennikarzy czy osób, które podejmowały ten temat. Powiedziałem, że interesuje się, że bardzo mnie to interesuje, że spotykam takie osoby i znam. I to jest wszystko. Natomiast chciałbym tak krótko tylko poinformować, że najważniejszą energią jest właśnie energia słoneczna. Później potrzebujemy tlenu, żeby oddychać. Później potrzebujemy się dobrze wyspać. Dopiero później potrzebujemy wody, a dopiero potem potrzebujemy jedzenia. Także proszę tutaj sobie zwrócić uwagę, jaka jest gradacja między tym, co większość ludzi na świecie uznaje za najważniejsze w życiu. Jedzenie nie jest najważniejsze, aczkolwiek konieczne, bo nie potrafimy bez niego egzystować. Przynajmniej 99,5% populacji na świecie. I zresztą dzięki temu żyjemy. Ale z drugiej strony należy też powiedzieć sobie szczerze, jedzenie jest największym uzależnieniem człowieka. Co pchnęło cię do napisania Dosko? Wow. Co chcesz przekazać tą piosenką? To jest lightowa piosenka. O, Soku, przepraszam cię, to ty mi zadajesz to pytanie. Wybacz mi, mój drogi, zachowałem się jak smarkacz. Dosko to jest piosenka imprezowa, lightowa, o środowisku, o tendencjach, o zachowaniu teraz dosyć dużej grupy młodzieży społecznej, którą się traktuje jako tabu. I nie niesie ona sobie z żadnych większych wartości. Jest po prostu totalnie imprezowa, balangowa piosenka o kompletnie niczym. Natomiast każdy na swój sposób może się doszukiwać tam jakichś specjalnych treści. Ja powiem szczerze, że po 200. wysłaniu tej piosenki kompletnie nadal nie wiem, o czym ona jest. Gdy się już tyle osiągnie, ma się jeszcze marzenia? Na ile je wyceniasz? Oglądałem dokument o kosmicznych turystach, którzy są w stanie, oddać majątek za chwilę w kosmosie, marzycielka. Chyba nie ma granicy rozmyślania o swoich marzeniach i pragnieniach. To jest chyba jeden z czynników generujących w ogóle życie każdej istoty ludzkiej, myślącej. Każdy ma marzenia, pragnienia i jeżeli coś uda mu się osiągnąć, to zaczyna marzyć o czymś innym. Na każdym etapie rozwoju, w każdym momencie zawsze miałem jakieś marzenia i one najczęściej się spełniały. Wyobrażałem je sobie w myślach, bardzo często pojawiały się w snach. Bardzo często wizualizowałem sobie to, chociaż nie wiedziałem o tym, że to robię. Ale chęć osiągnięcia właśnie sukcesu spowodowała, że to się stało. I teraz mam kolejne marzenia. Nie ma sensu, żebym się nad nimi teraz tutaj roztkliwiał czy opowiadał, ale jedno jest pewne. Cały czas one mi towarzyszą. Nie kończę na tym i to nie jest mój kres tego, co chciałem osiągnąć. I chciałbym, żeby każdy człowiek właśnie postępował w ten sposób i wydaje mi się, że większość tak robi. Nawet jeżeli się do tego nie przyznaje. O, to było ostatnie pytanie. Szkoda. Było bardzo fajnie. Złożę reklamację w wideogadule, że
inni mają po 75 pytań, a ja mam tylko 10 i jedno od Weroniki ma. Marczuk. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali. To byłem ja, prosty piosenkarz polski, Jacek Stachurski. Szansonista estradowy, aczkolwiek bardzo popularny.